Czym są dla mnie przykazania Boże? Czy są one przepisem, który utrudnia moje życie, który powoduje, że jest mi źle, że nie czuję się dostatecznie komfortowo? Jakie są zadania przykazań? Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że przykazania Boże pełnią rolę barierek na schodach. Strome, wysokie schody, którymi każdy z nas kroczy do zbawienia. Takie jest nasze życie. I trudno byłoby nimi iść, kroczyć, kiedy przy tych schodach nie byłoby konkretnych barierek. Bardzo łatwo można byłoby spaść w przepaść, coś sobie zrobić. I o tym mówi dzisiaj Psalm 19. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Nie umartwia duszę, ale pokrzepia. Jeżeli dobrze odczytam przykazania, 10 przykazań Bożych, które nie są po to, aby stały się kulą u mojej nogi, ale po to, aby mnie chronić, nagle okazuje się, że moje życie z przykazaniami Bożymi nie jest takie trudne, staje się łatwiejsze. Czerwone światło na skrzyżowaniu nie tylko powoduje, że się muszę zatrzymać, ale również to, że mogę bezpiecznie przejechać przez skrzyżowanie. Włącz dzisiaj zielone światło dla przykazań Bożych, a wtedy zobaczysz, że ta jazda, chodzenie po tych stromych schodach naszego życia, stanie się łatwiejsze i bezpieczniejsze.